Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na spotkanie z kolejną sylabą. W dzisiejszej lekcji dotyczącej nauki czytania metodą sylabową zagości sylaba si. Jeśli Was interesuje ta właśnie sylaba, więc like, czyli łapka w górę i rozpoczynamy nasz dzisiejszy trening z sylabą si. Oto sylaba si. Jak widzicie, możemy ją zapisać na dwa sposoby. Możemy ją zapisać małą albo wielką literą. Bez względu na to, czy zapiszemy tę sylabę małą czy wielką literą, odczytujemy po prostu jako si. Sylabą si może rozpoczynać się wiele wyrazów. Jakich? Jako przykład, niech posłuży nam sito i siwy. Na przykład siwy dziaduś. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie si to. Si to. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie siwy. Si wy. Albo wyraz siniak czy siłacz. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Wyraz siniak. Si niak. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie siłacz. Si łacz. Czy wiecie, jakie imię nosi ten piękny koń o siwej maści? Jego imię to siwek, dlatego zostało napisane wielką literą. Wyklaszczmy sylaby w imieniu siwek. 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 Piękny. Sylaba si może się również znaleźć wewnątrz, w środku wyrazu. Jakiego? Na przykład wyrazu posiłek albo łasica. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Wyraz posiłek. Po-siłek. Teraz wyraz łasica. ła si, ła -si znajduje się również wewnątrz dłuższego, czterosylabowego wyrazu. Donosiciel. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Do-no-si-ciel. Donosiciel. Fu. Sylabę Si możemy również spotkać na końcu wyrazów. Bardzo często występuje ona na końcu, na przykład nazw czynności. Jakich? No, jako przykłady niech posłuży wyraz Kosi albo Gasi. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Kosi, Ko-Si, Gasi, Ga-Si. Albo w dłuższych y, trzysylabowych y, wyrazach, które są nazwami czynności, takich jak powiesi czy przynosi. Wyklaszczmy sylaby. Wyraz powiesi. Po-wie-si. A teraz przynosi. Przy-no-si. Si Śi występuje również na końcu takich nazw czynności, jak podnosi albo zaprosi. Wyklaszmy sylaby w tych wyrazach. Podnosi, pod no, si. Zaprosi, za, pro, si. A teraz zapraszam Was do odczytywania sylab i wyrazów. Zacznijmy od tych zapisanych u góry kolorem białym. Zaczynamy. Si, sa, se, lo, di, si, so, ma, te, ra li, si, sa, ro, li, mi. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem żółtym. si, to, sa, ma, ra, ma, sa, la, ro, la, ro, ta, ra, ta, mo, le. Soli. Tym razem odczytajmy wyrazy, które zostały zapisane kolorem niebieskim. Sito, soli, sala, masa, sama, rasa, mole, sara, rama, rola, mara, sita. Tym razem zapraszam Was do odczytywania zdań. Wyrazowo-obrazkowych. Zaczynamy od górnego zdania, które brzmi: To dwie lale. Sara i Roma. Teraz odczytajmy zdanie zapisane kolorem fioletowym. Sara to lala Tosi. Teraz odczytajmy zdanie zapisane kolorem zielonym. Roma to lala Asi. I jeszcze zdanie niebieskie, które brzmi: A to pociąg Adama. Przeczytajmy raz jeszcze wszystkie zdania, ale w nieco szybszym tempie. Start. To dwie lale: Sara i Roma. Sara to lala Tosi. Roma to lala Asi. A to pociąg Adama. Moi drodzy, myślę, że dzisiejszy trening przebiegł Wam wyśmienicie. Jeśli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Życzę Wam miłego dnia, żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne spotkanie z nową sylabą. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Buziaki dla Was. Hej!